Przylepie powstało w wyniku reformy systemu oświaty 1 września 1999 roku. W 2005 roku została oddana do użytku nowoczesna sala gimnastyczna, a Rada Gminy na wniosek uczniów i Rady Pedagogicznej nadała szkole imię Króla Borosława Chrobrego. Obecnie naszej placówki uczęszcza 165 uczniów z miejscowości stanowiących obwód szkół, takich jak Przylepu, Kłężycy, Zawady, Krępy, Jan i Stożnego. W tym spoza rejonu jest 50, np. z Czerwieńska, Płot oraz z Zielonej Góry. Dyrektorem szkoły jest Witold Tofpik, a wicedyrektorem Przemysław Grabiec. Proces dydaktyczny szkoły jest wzbogacony o 2 eksperymenty pedagogiczne. Pierwszy to bardzo udane wprowadzenie wiele lat temu dodatkowego przedmiotu KOS-u kształcenie obywatelskie szkół samorządowych, na których zajęciach uczniowie poznają najbliższe otoczenie. Funkcjonowanie samorządów lokalnych, postawy polskiego parlamentaryzmu, ekonomii, integracji europejskiej oraz nabywają umiejętności obywatelskie. Drugim eksperymentem było wprowadzenie od roku 2008 oddziałów sportowych ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego do 10 w ciągu tygodnia z ukierunkowaniem na piłkę nożną chłopców oraz koszykówkę dziewcząt i chłopców. Działania sportowe przyniosły wymierne efekty w postaci osiągnięć naszych uczniów w grach zespołowych na poziomie powiatu, okręgu i województwa, np. cykliczne mistrzostwa powiatu szkół gimnazjalnych w piłce nożnej, czy 3. miejsce w województwie w koszykówce chłopców i 4. miejsce dziewcząt w roku 2012. Uczniowie naszej szkoły grają w kadrze województwa lubuskiego w piłce nożnej, a uczeń Aleń Krzesiński został powołany na konsultacje do kadry polskich juniorów. Od 3 lat grupa 10 uczniów uczestniczy w zajęciach jazdy konnej w Zielonogórskim Klubie Jeździeckim w Przylepie. W związku z dodatkowymi zajęciami sportowymi w oparciu o środki finansowe szkoły, gminy i polsko-niemieckiej współpracy młodzieży organizowane są wycieczki oraz obozy sportowe. Zaletą naszej placówki w edukacji są oddziały integracyjne, które funkcjonują na każdym poziomie klas od 5 lat. Pozytywne efekty tych zajęć mają odzwierciedlenie w coraz lepszych wynikach egzaminów gimnazjalnych uczniów z dysfunkcjami. Nasza szkoła jest nowa, przestronna, bezpieczna i estetyczna. Sale lekcyjne są bardzo dobrze wyposażone, szczególnie pracownia historyczna, biologiczno-chemiczna, informatyczna i języków obcych. Na szczególną uwagę zasługuje baza sportowa szkoły. Nowocześnie wyposażone sale gimnastyczne, siłownia i sala lustrzana do tańca oraz wygodne i nowoczesne szatnie. W ubiegłym roku oddano także do użytku kompleks boisk do gier zespołowych, obiektów lekkoatletycznych i kort tenisowy. W obiektach sportowych odbywają się liczne imprezy i zawody sportowe, często rangi wojewódzkiej. Osiągnięcia szkoły są nie tylko natury sportowej. Placówka nasza bierze udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, osiągając wysokie lokaty w takich dziedzinach jak język polski, język niemiecki czy historia. W szkole działa także świetlica szkolna, która oprócz zajęć pozalekcyjnych zajmuje się organizacją dowozów i odwozów uczniów, organizowana przez 4 nauczycieli. Przy świetlicy funkcjonuje zespół wokalny oraz chór prowadzony przez nauczycieli z przygotowaniem do nauki muzyki i sztuki. Świetlica szkolna jest także organizatorem wielu udanych imprez, między innymi dla społeczności lokalnej. W szkole jest także sklepik i stołówka. Wszystko jest na miejscu. Szkoła dysponuje także szerokim spektrum zajęć pozalekcyjnych i konsultacji przedmiotowych. Od kilku lat szkoła organizuje także projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak choćby Szkoła Marzeń, Aktywny Gimnazjalista czy Młodzi Dokumentaliści, wzbogacając tym samym atrakcyjność zajęć szkolnych oraz bazę dydaktyczną. Na szczególną uwagę zasługuje fakt bardzo udanej współpracy ze szkołami w Painz i Langenbergu. Współpraca z placówkami niemieckimi i idące za tym środki finansowe pozyskiwane z PMWM-u pozwalają na organizowanie licznych wycieczek i obozów w Polsce i w Niemczech. W szkole funkcjonuje także biblioteka ze stanowiskami komputerowymi, która jest jednocześnie siedzibą stowarzyszenia My w Przylepie, które prowadzi pod kierunkiem pana Władysława Kondrasa, urozmaicone zajęcia dla młodzieży i mieszkańców Przylepu. Szkoła nasza jest nowa, funkcjonalna, ale przede wszystkim bezpieczna i brak w niej anonimowości uczniów. Wszyscy się ze sobą znają i panuje bardzo koleżeńska atmosfera. Każdy uczeń może pogłębiać z powodzeniem swoje wiadomości oraz inne umiejętności i zainteresowania.